A może by tak cofnąć się w czasie? Hejka kochani, z tej strony Ajocian, a dzisiaj cofniemy się do roku 2015, w którym królowała książka pod tytułem Zniszcz ten dziennik. Jakby ktoś nie wiedział, to jest dziennik, który trzeba zniszczyć. Najpierw przejrzymy sobie ten dziennik, bo ja go nie wyciągałam z szafy przez kilka dobrych lat i sama jestem ciekawa, jak on wygląda. Dobra, przejrzymy sobie tą książkę tak, bo mi niewygodnie z tym statywem tak stać z punktu widzenia ławy. Dobra. Pierwsza strona wygląda tak. Jakaś taka popisana. A na drugiej stronie mamy ostrzeżenie. W trakcie tworzenia tego dziennika ubrudzisz się, twoje ubranie pokryje się farbą albo dziwnymi substancjami. Zamoczysz się, będziesz proszony o zrobienie rzeczy, które będziesz poddawać w wątpliwości. Będziesz ubolewać, że książka znajduje się w opłakanym stanie. Zmienisz destrukcję wokół siebie w kreację i zaczniesz żyć twórczo. I tutaj są jakieś podziękowania, ale nie chcę mi się ich czytać. Tutaj na następnej stronie są moje dane, więc ich po prostu nie pokażę. I tutaj mamy jakieś wskazówki. Zabieraj ten dziennik wszędzie ze sobą, postępuj zgodnie z poleceniami na każdej stronie. Kolejność stron nie jest ważna, możesz dowolnie interpretować polecenia, eksperymentuj. I pierwsze zadanie to jest dodaj własną numerację stron. Kolejne to jest wygnij grzbiet. I tutaj się inspirowałam taką pewną youtuberką, która w tamtych czasach była znana właśnie z nagrywania filmików o tym dzienniku, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. Później wam ją znajdę i pokażę. No i narysowałam takiego kota. Tutaj są... Ta strona została pustą celowo, ale ja ją pobazgrałam. Następne zadanie. Stań tu i wytrzyj nogi. Potem trzeba było nawrócić kawą, herbatą czy czymś tam. Nie. Czekajcie. No, tak. Potem jakaś strona do dziurkowania. Tutaj trzeba było jakieś cienkie i grube linie rysować. A tu dłoń. Przymierzę się, czy jest taka sama jak wtedy. Kurde, nie urosła mi przez te kilka lat. Tu było po koloru całą stronę, ale to tak gówniany ten kolor, takie mało napigmentowane. I niewiele z tego praktycznie. Następne. Trzeba było rzucić czymkolwiek w tę stronę. Ja chyba rzucałam ołówkiem zamoczonym w farbę. A nie, dobra, to jest rzuć ołówkiem piłką zamoczoną w farbę, dobra. Potem odbijało się liście. Kolejne zadanie to naskrobanie czymś ostrym. Rozcieraj ślady ołówka. Jakiegoś ptaka narysowałam. Pamiętam, że go odrysowałam z jakiejś kolorowanki. I się... zapomniałam słowa. Dobra, i się fleksowałam, że ja to sama narysowałam. XD. Tomasz szaleńczo i agresywnie. Już agresja tu widzicie. Potem trzeba było rozerwać tę stronę na paski. No i zszyć ją z drugą stroną, ale się oderwało. Potem trzeba było narysować linię w ruchu. Nie wiem, czy je tutaj widać. Nie bardzo. Tu jakieś są. Strasznie te kredki były słabe. Kolejne zadanie to wypełnij tę stronę kółkami. Uwieśnij swój obiad. Pocieraj, smaruj, bryzgaj jedzeniem. Użyj tej strony jako serwetki. I tu są takie jakieś ślady, nie, takie białe, dziwne takie. Nie widać ich na nagraniu, ale na żywo tak. I potem trzeba było to pogryźć. I tutaj też się inspirowałam tą youtuberką. No i narysowałam arbuza. Urwałam kawałek tej książki, że ten arbuz jest nadgryziony.
Zrób samolocik z papieru, to niestety nie umiem nadal tego robić. Zamień coś w tę stronę, tu nic nie zrobiłam. Malowanie językiem. Tutaj zjadłam cukierki czekoladowe. A tutaj ukazują się Państwu moje social media, na które polecam wbijać. Pisz jedno słowo w kółko i w kółko. I pisałam LoveXD. Tego nie robiłam. Podnieść dziennik bez pomocy rąk. Nie pamiętam, co wtedy zrobiłam. Wznieść się wysoko i upuść dziennik. Nie pamiętam też, skąd to robiłam. Wykonaj naprawdę ohydny rysunek. I pokleiłam tę stronę klejem. Kolejne to jest, umieszczaj tu lepkie przedmioty, miód, guma, syrop, klej, przystawka, pianka cukrowa. No i ja tutaj nachrapałam klejem. Użyźnij tą stronę, obserwuj jej rozkład. Potem jakieś takie coś, że trzeba było udawać rozmowę przez telefon i z nudów coś tam na tej kopercie rysować. Czekajcie, bo mi wyszło to z okładki. Dobra, później założę. Dziennik golfisty. Wytrzyj tę stronę, zgnieć ją i chyba kop. No i jest taka pogniecia, ją przykleiłam na nowo. Tutaj jakiś zrób łańcuch. Potem zbieraj owocowe naklejki. No i to są naklejki z różnych owoców poprzyklejane. Wypełnij tę stronę używając artykułów biurowych. No i coś tu popisałam. Jakiś bazgrołu, jakimś długopisem, ołówkiem. No i tu przykleiłam, przyczepiłam spinacz. Rozetrzyj tutaj brud. I pamiętam, że się wprowadzałam do nowego mieszkania, no i był remont. I ja to o podłogę wzięłam i tak zaczęłam tym dziennikiem jeździć. Kolejne zadanie, strona testowa do długopisów, jakichś markerów. No i tak to wygląda. Nakap czymś tutaj. No i była to farba. Potem naszyj coś na tej stronie. Przyszyłam jakąś kaczkę, kwiatka i jakiś kawałek materiału. Przeszkadza mi ta okładka, idź sobie. Czekajcie, czekajcie, ściągnę ją tylko. A jednak niebo się przykleiła na amen. Twórz własną listę zakupów spożywczych. No i tu są paragony, które wyblakły. Odrysuj przedmioty. Jakieś coś, nie wiem co to jest, nawet odrysowałam. Jakieś kółko, to jest linijka. To nie wiem. Zapełnij tę stronę białymi przedmiotami. I były to chusteczki. Potem mamy bezgraj dziko, używając pożyczonych długopisów. I naprawdę było dziko. Taki wąż mi powstał. Ks, ks, ks. Zrób bałagan za trzy ślady. I zrobiłam coś takiego. Kolejne zadanie to takie coś, nie wiem co to. Pomasz okładkę, stronę tytułową, stronę ze wskazówkami, stronę redakcyjną. Zagnij rogi twoich ulubionych stron. Aha. Strona dobrych myśli. No i tu mi siostra wzięła i zaczęła rysować, nie wiadomo co. Poproś przyjaciół o zrobienie czegoś destrukcyjnego na tej stronie. No i zrobili takie coś. Pisz niedbale teraz. Nawet to nie wygląda nawet jak pismo, tylko jak jakieś po prostu bazgroły. Spróbuję się doczytać. Kot. Lol. I to tyle, z czego się doczytam. Pokémon, o. Przyklejaj tutaj różne przedmioty, tego nie ma. Rozetnij kilka warstw. No i rozcięłam jakimiś gwiazdeczkami. Niech ta strona przysiąknie zapachem, który uwielbiasz. Niestety już nie pachnie. Ale czego się spodziewać, po tylu latach wywietrzało. Pokoloruj poza liniami. Zrobiłam jakiegoś pączka. Narysowałam kota, który mówi... Pączek miam. Połącz kropki z zamkniętymi oczami. Powieść dziennik w miejscu publicznym, zachęć, żeby w nim rysowali.
No i się bałam, że mi ktoś ten dziennik zapierdzieli, więc dałam to mojej babci, kuzynce, siostrze i tam innym z rodziny. Kolejne zadanie: odrysuj swoją rękę. Narysuj coś klejem. I tu są koty narysowane i jakieś różne inne rzeczy. Czerwonym markerem i wypełnione w środku klejem. Chyba widać na tym o. Tutaj zadania też nie zrobiłam, ale siostra mi coś tam pobazgrała. Znowu. I utrwal nudne wydarzenie. Przeczytam wam to. To było dnia 2 czerwca 2015 roku. Obudziło mnie radio o 5 rano. Nie mogę się doczytać. Zasnęłam. Wstałam o 8, zjadłam śniadanie, wyszłam na dwór. Po obiedzie z babcią i wujkiem poszłam do sklepu. Potem poszłam do mojej kuzynki Igi, z którą się następnie pokłóciłam w domku na drzewie i sobie od niej poszłam do domu. Rysowałam tutaj taki ładny budzik, który też był odrysowany od kolorowanki. Stwórz rysunek używając pasma lub pasm swoich włosów. Dobra, tego nie zrobiłam. Tę stronę wypełnię, kiedy jesteś naprawdę zły. Obraziłam się wtedy na moją przyjaciółkę i jej pokazałam, jaka jestem na nią zła, bazgrając po tym dzienniku. Już się jeszcze chwaliłam, że mam urodziny. I ślub rysuję lewą ręką. I są tu takie jakieś dziwne rzeczy. Ta strona to znak. Co chcesz, żeby przekazała? I tu napisałam takie coś, że jutro będzie padało, że będzie nudno na lekcji, że jutro będzie gorąco i będzie 30 stopni. No to będzie padało i będzie 30 stopni. Że zadzwoni budzik i mnie obudzi. Że jutro moja siostra będzie oglądała bajki. Co? I twórz niekończącą się linię. I ta linia się nie kończy, bo dziś leci dalej i tu jest taki ślimak, który naśluzował swoim śluzem dwie strony dziennika. I scena na negatywne komentarze. Tego nie zrobiłam. Rysuj linię długopisem lub ołówkiem, polisz palec i rozmasz linię. Jakaś kartka. I wygląda to tak. Strona na czteroliterowe słowa. I jest ich tu aż tyle. Tutaj wklej stronę z gazety, zakreś słowa, które ci się podobają. I wtedy podobały mi się słowa aktywność, starzenie się, życie, siły, Europa, Polska, 2035 rok. Przypadek? Ważny. Nie czytam wszystkiego. Pisz z długopisem w ustach. I napisałam tu Polo Love Aura. Aura? Chyba aura. Że ja takie słowo znałam. Wow. Podaruj swoją ulubioną stronę. Nikomu jej nie dałam, bo to moja ulubiona strona. Pisz od tyłu. Jest miejsce przeznaczone na monolog wewnętrzny. To był mój monolog wewnętrzny. Schowaj gdzieś w tej książce sekretną wiadomość. Nie wiem, gdzie ona jest, ale nie chcę się jej szukać. Zrób listę nowych pomysłów, jak zniszczyć dziennik. I tu jest aż 12 moich pomysłów. Rzuć tym dziennikiem z balkonu. Deptaj dziennik. Namaluj szminką po wskazówkach. Przyklej kawałek bibuły do strony tytułowej. A, czyli już wiemy, skąd ta bibuła się tu znalazła. Urwij kawałek strony. Na każdej stronie namaluj takie coś. Takie coś. Spuść dziennik z okna. Namocz dziennik wodą. Zrób dwie dziurki na stronie tytułowej. Wsadź dziennik na 5 minut do lodówki. Zrób gwiazdkę na okładce. No i jej nie ma. A zaznaczyłam, że jest. Oszukałam się.
I namaluj czekoladą tutaj. No i tu są moje piękne arcydzieła namalowane czekoladą. Katalog plam. I narysowałam tu jakieś plamy. Rozgraj po tej stronie, między wierszami. To jest jakiś tekst i trzeba było po nim pobazgrać. Wymyśl sposób i połącz ze sobą te dwie strony. I połączyłam je takimi bazgrołami, zaczynającymi się odtąd, a kończącymi się tu. Wbieraj tutaj literkę W. No i tutaj no W. A to mi babcia napisała. Zbieraj tutaj martwe zombiaki. Było tu napisane robaki. I to jest też strona inspirowana tą youtuberką. I wygląda ona tak. Nie wiem czemu przyklejam tu Justina Biebera, po czym byłam jego fanką za chyba rok. No i to wygląda tak. Bębnij po tej stronie ołówkami. I ta strona wygląda tak. Ukryj tę stronę w ogródku twojego sąsiada. Narysowałam sobie na płotku kota i podrzuciłam na chyba 2 minuty przez płot do sąsiadki, ale tak, żebym tego nie widziała, no bo się bałam, że mi ten dziennik zabierze. Tutaj ten dziennik... dziennik... Nie wiem, co tu piszę, bo zakryłam to tym czymś, jakimś klocem czarnym. Zmień tę książkę w but. No i ta youtuberka, chyba, albo ktoś inny to był wtedy, ona postawiła swoją stopę na okładce i wycięła w kształcie buta. A ja nie chciałam, żeby moja książeczka stała się butem, bo jest taka słodka i ładna. I nie zrobiłam tego zadania. Ślizgaj dziennikiem tą stroną w dół przez długi korytarz. Plaśnij czymś kolorowym w tę stronę. Wklej, wylej płyny tutaj. I sposób użycia to usta. I tutaj też nie widać, ale to są takie jakieś białe ślady. Nie wiem czego, ale czegoś na pewno. Pokryj tę stronę taśmą, zrób jakiś, stwórz jakiś wzór. I to jest gwiazda. I to koniec. A nie, jeszcze nie. Narysuj swój palec od stopy. Świetne mam te palce. Takie krzywe. No i to wszystko. I teraz zrobimy sobie kilka zadań, których nie wykonałam z tej pięknej książeczki. Dobra, będziemy robić samolot. Spróbuję zrobić ten samolot. Nie umiem, ale dobra. Będę zginać rogi w... Albo wyrwę tę stronę. Aha. No super, zrobiłam, zepsułam. Dobra. Jeszcze krzywo zagięłam. No nie no, linia, ja jeszcze krzywo zaginam. Jak ja mam potem to niby złączyć? Może to ma być tak? Jezu, nie umiem robić samolotu. Ale tak. Możecie się ze mnie śmiać, ale nie umiem. Zrobię po swojemu. Spróbuję. Teraz zrobimy tak. I tak. Potem tak. I tak wygląda mój samolot. Ciekawe, czy w ogóle lata.
coś tam lata, ale nie za dużo. No i oczywiście tradycyjnie, jak to wtedy robiłam, trzeba napisać datę dnia, w którym zrobiło się to zadanie. To dzisiaj jest 4 marca 2023 rok. Kolejne zadanie, które wybrałam, to jest zawiń coś w tę stronę. Mam nożyczki, mam taśmę i mam wafelka. Wezmę, oderwę trochę tego wafelka i go tu ukryję. Dobra, przytrzasnę sobie to, żeby mi nie przeszkadzało. Ukryjemy go tak. No i teraz najgorsze, a jednak mi się udało od razu. Dobra, jeszcze trzeba ładnie podkleić, żeby nam nasz wafel nie uciekł przypadkiem. Więc owiniemy to z całą stronę acetą. Jakoś to przykleiłam. Trzyma się, trzyma się. Znalazłam tą youtuberkę i nazywa się ona tak. Kolejnym zadaniem, jakie wykonamy, to będzie przyklejenie tu coś przypadkowego z gazety. I nie mam gazety w domu, ale mam jakieś takie coś, jakieś łamigłówki i po prostu poprzyklejam sobie jakieś ładne obrazki na tą stronę. Dobra, mam tu tak świnkę, która idzie do szkoły, jakiegoś takiego węża, kota, wiewiórkę, świnkę, która pilnie się uczy, no i kwiatka. Tak prezentuje się ukończone zadanie. Takie było zadanie. Zrobić nagły, nieprzewidywalny, destrukcyjny ruch dziennikiem. I nie mogę znaleźć żadnych innych fajnych zadań, bo tu są takie, na przykład, żeby przykleić jakieś znaczki pocztowe, a ja nie mam w domu znaczków pocztowych, albo właśnie tamta z zamienieniem dziennika w but. No i na tym zakończymy ten odcinek. Was zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, a ja się z Wami żegnam. Pa!